Tak właśnie wygląda ściana chwały. Dość znany element wystroju wnętrz warszawskich biurowców w Cisco, warszawskim oddziale, warszawskim biurze tej amerykańskiej korporacji, którą znacie pewnie z rozmaitych urządzeń sieciowych, routerów, serwerów, no bo Cisco to światowy lider, gigant w tym segmencie, ale ponieważ ma coraz więcej konkurentów, coraz trudniej mu bronić tej pozycji, czekają go więc zmiany. Polskim oddziałem kieruje Przemysław Kania, inżynier, który tutaj gdzieś ma swój gabinet, swój fotel prezesa, który za chwilę sprawdzimy. Przemysław Kania to nie jest menedżer, którego Cisco gdzieś tam na rubieże wysłało, żeby zarządzał jakimś małym oddziałem, tylko to jest naprawdę współtwórca tej zmiany, którą teraz przechodzi Cisco. Dzień dobry. Gabinet prezesa Kani. Ciasny, ale własny. Bardzo, bardzo funkcjonalny. Niewiele tutaj w sumie ma pan miejsca. Gabinety prezesów zazwyczaj są takie przestronne. Pan to nie przeszkadza? Nie, absolutnie. W ogóle mi to nie przeszkadza. Powiem więcej, czasami mam wyrzuty sumienia, czy nie powinienem siedzieć na tak zwanym florze z pracownikami, no ale praktyka jest taka, że mam swój gabinet. Woda na biurku. Trzeba dbać o nawodnienie dobre? Woda na biurku, trzeba bardzo dbać na nawodnienie. Ja jestem człowiekiem, który bardzo dba o zdrowie i dobre samopoczucie. Może niektórych... Tu jest litr, tak? Tu jest 0,6. Czyli razem 1,2. I teraz może zaszokuję wszystkich, należy wypić minimalnie 3 litry wody dziennie. Ja piję 5-6. I to oznacza, że po prostu piję non stop. Co prezes trzyma w biurku? Proszę bardzo. Wizytówki. Fachowa prasa. Herbatka regeneracyjna. Czy ja mogę sprawdzić fotel prezesa? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Okej. No, powiem, że na tle innych foteli prezesów, które już sprawdzałem, ten jest wyjątkowo mięciutki, wygodny. Funkcjonalność, a nie wygląd. Ergonomia jest bardzo, bardzo ważna. Ja jestem naprawdę przewrażliwiony na punkcie zdrowia. Wszyscy siedzimy na fotelach po, nie wiem, 10, nieraz 12 godzin i czasami to są takie fotele, które po prostu nas niszczą. Dobra, punkt kolejny, jeżeli chodzi o zdrowie, to widzę, że są medale. Frankfurt. Tych medali się trochę uzbierało. Kilka ich jest właśnie bardzo, bardzo fajnych. To jest medal za ukończenie maratonu w Wiedniu. To jest we Frankfurcie. To też jest we Frankfurcie, a to jest w Bratysławie. Jaki rekord życiowy? Mój rekord życiowy, który, jak to się mówi w slangu biegaczy, nabiegałem we Frankfurcie w roku 2017, to jest 2,57. To dobrze, poniżej 3 godzin, to rewelacyjny wynik. Jestem członkiem ekskluzywnego klubu Trójkołamaczy. Tak się na to mówi. Natomiast te medale mają dla mnie wielką wartość, dlatego że ja co roku albo co pół roku, jak to się mówi, ucinałem ze swojego wyniku maratońskiego kilka minut. Pamiętam, miałem 3,8, 3,6, 3,4. W końcu udało się pobiec 2,57 i to pokazuje, że wytrwale dążąc do celu daje się coś zrobić, ale to nie są jakieś tam przeskoki po pół godziny, tylko po 2 minuty. Wspomniałeś, że jest Warszawa, ale jest też Kraków, tam jest druga siedziba Cisco, ważniejsza? Druga siedziba Cisco, ja wiem, czy ważniejsza, na pewno większa. W Warszawie mamy ten taki headquarter zajmujący się operacjami polskimi, natomiast w Krakowie mamy wielkie centrum komputacyjne na 2000 osób, które dostarcza usługi dla firm, ale też dla klientów na cały obszar EMR. I serdecznie zapraszam do tegoż centrum komputacyjnego, tam też jest co zobaczyć. Sprawdźmy może, czy oni dalej jeszcze tam działają i czy wszystko jest dobrze, bo akurat za chwilę mam tak zwaną wideokonferencję z kolegą z Krakowa. O, jest kolega. Cześć Piotr, witam cię serdecznie. To jest Piotr Stojek, kolega z Krakowa, z którym bardzo mocno współpracujemy, więc takich połączeń odbywamy nieraz kilka dziennie, czy kilka na tydzień. Piotr jest pracownikiem Krakowa i pewnie spotkamy i poznamy go za parę dni, jak się zobaczymy w Krakowie. Dobra, to do zobaczenia w takim razie. Widzimy się w Krakowie, panie prezesie. Do zobaczenia. Dziękuję, Piotr. Nie przeszkadza w takim razie i co? Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzień dobry. Witam, cześć. Ponieważ płynnie przyszliśmy na ty podczas rozmowy w Warszawie, to oficjalnie.
Przemek. Paweł, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Jesteśmy w Krakowie, dla Ciebie miasto szczególne chyba, prawda? Tak, tak. Jestem absolwentem AGH, więc spędziłem tutaj 5 lat swojego życia. Mhm. Ale to nie był Twój pomysł, żeby to centrum kompetencyjne powstało właśnie tutaj? Nie, nie. Przyznaję się uczciwie, to nie był mój pomysł, natomiast mój oddział był taki, że przez 4 lata budowałem to centrum kompetencyjne na prośbę firmy. Kiedy zaczynaliśmy, było tutaj 50 osób, teraz jest 2000, więc rozwinęło się pięknie i wspaniale. Co tu jest? To jest takie pomieszczenie, które nazywamy inkubatorem. Co tu się inkubuje? Inkubują się nowe rozwiązania. Inżynierowie tego site'u krakowskiego, jeżeli mają jakiś pomysł na jakieś rozwiązanie, które rozwiązuje jakieś problemy w oparciu o technologie sieciowe Cisco, tutaj mogą sobie przyjść, przetestować, sprawdzić, czy to działa. I pograć w Mortal Kombat. Pograć w Mortal Kombat, pewnie jak działa, to grają. No właśnie, czy ty się też relaksujesz w pracy? Bo w wielu biurach są teraz piłkarzyki, stoły bilardowe, jakieś leżaki, hamaki. To jest coś, co też musisz sobie robić taką przerwę w ciągu dnia. Wszystko rzeczywiście mamy takie rzeczy. Mamy piłkarzyki, hamaki, gry. Mamy nawet fotele do masażu. Pianino nawet widziałem. Mamy też pianino. No i ludzie tego używają, natomiast ja powiem szczerze, ja tego nie używam. Ja raczej mam takie podejście, że staram się maksymalnie intensywnie pracować w biurze, żeby potem maksymalnie intensywnie wypoczywać, jak mam na to czas. Ale ja jestem wyjątkiem, bo zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi potrzebuje takiego przerywnika. Natomiast ja bardzo chętnie bym zobaczył jeszcze jedno pomieszczenie w tym budynku, który widziałem na zdjęciach, to takie centrum kontrolne NASA. Tak, jest takie pomieszczenie. No tak. To chodźmy. Dobrze, zapraszam. Tutaj mamy ważne miejsce, gdzie nasi eksperci pomagają klientom w rozwiązywaniu ich problemów. Jest wielu naszych ekspertów, którzy z tymi klientami pracują, ale o tym najlepiej opowie mój wielki przyjaciel i partner biznesowy Ramon Tancinko, który jest tak zwanym side leadem Krakowa, odpowiada za całą tutaj krakowską operację. Hi. Hi, very nice to meet you, Ramon. So, what's going on here? Right, so welcome to the Cisco Krakow Security Operations Center. This is what we consider to be the NASA Operation Control Center for security for our customers. It's a very important place. We only have 4 of them across the world, and we're very lucky to host the only one for Europe, Middle East, and Africa here in Krakow, taking care of our customers' networks and the most, I would say, vital area, because there's billions of attacks happening all around the world, and we're actually solving our customers' problems right here. So if Houston, no, not Houston got a problem, but someone in Central Europe, right? Absolutely, absolutely. Okay. And not just Central Europe. We actually support a lot of global customers as well, because it's a 24/7 operation for our customers. So we both support European customers, but also follow the sun around the world as well. Okay, Czarek, I would like to talk to you about your managerial views. Porozmawiamy o zarządzaniu, może gdzieś tutaj w okolicy? Z przyjemnością zapraszam. Czujesz się bardziej polskim czy międzynarodowym menedżerem? O, dobre pytanie. No, patrząc na lata spędzone w Cisco, to na przestrzeni ponad 20 lat większość czasu to było zarządzanie międzynarodowe. I muszę powiedzieć, że bardzo mi rozwinęło i dało mi taką fajną perspektywę na różne sprawy. W jakim sensie? To się różni bardzo od tego, co jest w Polsce? Po pierwsze, w tych krajach tak zwanych zachodnich, tych krajach rozwiniętych, ta teoria zarządzania, te best practices zarządzania, również tego, czego oczekuje pracownik, jeszcze parę lat temu, można powiedzieć, wyprzedzało polskie warunki. Teraz się to bardzo zbliża i jakby te best practices z zachodu można przenosić na Polskę i one się spotykają z takim dużą akceptacją. Więc po pierwsze, no, nauczyłem się czegoś, co jest jakimś tam swego rodzaju standardem, czy wyprzedza pewne trendy w takiej firmie jak Cisco. A druga sprawa jest taka, że nauczyłem się pracować z różnymi kulturami. Pracowałem z ludźmi z Meksyku, z Middle Eastem, ze zachodnią Europą, wschodnią Europą, z Indiami, z Chinami. No i to powoduje, że człowiek nabiera takiej głębi spojrzenia na ale dlatego, że ci ludzie są różni i inaczej trzeba do nich mówić jako menedżer? Czy na czym to polega? Polega na tym, że to są dwie takie, bym powiedział, sprzeczne wnioski. Z jednej strony kultura w korporacji, w takiej korporacji jak Cisco, jest bardzo, bardzo silna i na pierwszy rzut oka wszyscy ludzie jakby wyglądają podobnie. Jakby zespół wartości, norm jest bardzo, bardzo podobny. Ale jednak jak się zajrzy w głębiej, to widać, że po pierwsze to, co ludzi motywuje, jest inne. Po drugie, sposób, w jaki oni się zachowują, jest inny.
to, na co sobie można pozwolić, na co oni reagują pozytywnie, na co reagują może nie pozytywnie, jest inny i to ma znaczenie. Natomiast... A to jest coś, czego nauczyłeś się od działu HR, czy nie, samodzielnie? Nie. To są wszystko w 99% tak, moje własne doświadczenia, moje własne przemyślenia. Bardzo jestem wdzięczny za firmie za to, że przeszedłem przez bardzo taki intensywny kurs formalnych szkoleń. Więc to nie jest tak, że ja jestem samoukiem. Natomiast wnioski moje są takie, że bardzo dobrze, wręcz nieodzowne jest posiąść tą wiedzę, natomiast potem z tą wiedzą można zrobić nic albo wszystko. I ten drugi element jest niezwykle krytyczny i niezwykle ważny. Można zmarnować te wszystkie dni, godziny, a można je wykorzystać w pełni. To jak je właśnie w pełni wykorzystać? Jaki jest klucz do tego, żeby być menedżerem i żeby być zadowolonym ze swojej pracy? Po pierwsze powiem coś takiego, co pewnie nie ucieszy słuchaczy. Nie ma moim zdaniem jakiegoś takiego jednego czy dwóch rzeczy, które załatwiają wszystko. W ogóle nie jestem zwolennikiem jakichś takich ekstremalnych pomysłów. Czasami spotyka się w jakiejś takiej literaturze quasi profesjonalnej, bądź wspaniałym wizjonerem, albo tylko execution, jakieś takie hasła, które chcą się przebić. Ja w ogóle w życiu prywatnym i zawodowym uważam, że życie to jest szukanie równowagi, szukanie balansu. Life is a balance act, to mi kiedyś powiedział jeden z moich takich mentorów, z którym pracowałem w firmie. Po pierwsze i najważniejsze, trzeba myśleć o biznesie, jak to się mówi kolokwialnie. Tak? Jeżeli biznes nie działa tak, jak wymaga od nas tego korporacja, no to wtedy jest to duży, duży problem. Natomiast wydaje mi się, że źródło do prawdziwego sukcesu to jest robić biznes tak, żeby ludzie, którzy z nami pracują, byli zadowoleni, czuli, że się rozwijają, czuli, że jest to dla nich coś fajnego, że atmosfera w pracy jest dobra i też czuli, że to wszystko ma większy sens niż tylko dostarczenie rozwiązania dla klienta czy dla partnera biznesowego. Jeszcze taka uwaga, ludzie to są nie tylko ludzie, z którymi pracujemy bezpośrednio, ale im szerszy jest ten ekosystem, im bardziej myślimy kategoriami, jak ja mogę zadowolić klienta, jak ja mogę zadowolić partnera biznesowego, jak ja mogę zadowolić jakąś tam społeczność, w której jestem, to ma to większy wymiar i większy efekt. Więc z jednej strony biznes, z drugiej strony patrzenie na ludzi. Ja mogę powiedzieć tak o sobie, że każdy z nas ma jakieś, jak to się mówi, is wired, czyli każdy z nas został jakoś przez siłę wyższą zaprogramowany i działa w jakiś tam sposób. Ja, jako jeszcze młody człowiek i potem mniej młody, ale jeszcze nie tak doświadczony, zawsze miałem tendencję do takiego skupiania się właśnie na biznesie, na tym, żeby spełniać te cele, które ze mną przedstawiali, że to jest najważniejsze, że jakby to jest 90% zagadnienia. Bardzo skupiałem się na tym, żeby pilnować, żeby rzeczy były zrobione. To był taki mój core. Natomiast potem zdałem sobie sprawę, że ważne jest, że się to zrobi, ale też bardzo ważne jest, jak się to zrobi i zacząłem jakby bardzo wymagać od siebie, żeby myśleć o tej drugiej stronie, tej tak zwanej stronie miękkiej, poświęcać czas ludziom, myśleć o nich, brać o nich feedback, zastanawiać się, jak oni się w tym wszystkim czują. No i to jest taka moja ciągła walka z samym sobą, że nie tylko ten bezduszny biznes, ale też ten element ludzki. Czyli tak, prezesem się człowiek rodzi, kształci się, tak jak mówiłeś, kursy i tak dalej. Czy może to jest kwestia tego, że z czasem się nim zostaje w miarę jak nabywa się doświadczenie w firmie? Które z tych trzech czynników jest twoim zdaniem najistotniejsze? Czy człowiek prezesem się rodzi? Powiedziałbym, że nie. Oczywiście od każdej reguły... A są ci prezesi, liderzy, samce alfa? O tym mówię, że od każdej reguły są jakieś tam wyjątki, tak? No mamy, wszyscy znamy z historii, ogólnej historii czy z biznesu jakieś nieprawdopodobnie charyzmatyczne postacie, które dzięki tej charyzmie i swojej jakiejś tam sile wewnętrznej imponują nam. No, osobą, która na przykład, którą mi bardzo imponuje, jest Nelson Mandela, tak? Który miał nieprawdopodobną charyzmę, nieprawdopodobną głębię myśli i rzeczywiście był urodzonym liderem. Czy on by był dobrym menadżerem czy dyrektorem jakiegoś biznesu, to niekoniecznie, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli myślimy o tych takich absolutnym, najwyższym C, to być może są jacyś geniusze, którzy przewyższają nas wszystkich. Natomiast jeżeli już schodzimy trochę bardziej do ziemi, myślimy o takim sensownym prowadzeniu biznesu,
no to wtedy na pewno się nie rodzimy. Musimy mieć jakiś zespół cech, który nas do tego predysponuje. Natomiast doświadczenie, ciężka praca jest niezwykle ważna. Jeszcze powiem jedną rzecz, której też się nauczyłem, bo mam też to szczęście i przyjemność, że pracuję z wieloma ludźmi wokół siebie, od których się uczę, których obserwuję. Nie ma jednej drogi dojścia do celu jako dobry lider, dobry menadżer. Widziałem w swoim życiu ludzi totalnie odmiennych, o totalnej odmiennej charakterystyce i oni wszyscy byli bardzo dobrymi lub bardzo złymi liderami. Bardzo dziękuję. Przemysław Kania, szef Cisco w Polsce. Dziękuję.